Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy tych oazowych rekolekcji, ale także członkowie wspólnoty parafialnej z Wiśniowej, tutaj obecni, z waszej obecności się też, moi drodzy, bardzo cieszę. Wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. W cykl tej formacji oazowej trzeciego stopnia wpisana jest tajemnica, przeżywanie tajemnicy Kościoła. I to w wymiarze hierarchicznym. Zwłaszcza w tym wymiarze, który buduje się na wierze Piotra. Słyszeliśmy przed chwilą Mateuszową Ewangelię o wydarzeniu, które było fundamentalnym dla tworzenia się świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. To szczególne pytanie, które Pan Jezus postawił apostołom. Najpierw, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a potem już konkretne do nich, za kogo wy mnie uważacie. I ta odpowiedź Piotra w imieniu wszystkich: Ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Syn Boga Żywego. Więc nie tylko nauczyciel Pisma, tak jak wielu było wówczas nauczycieli na palestyńskiej ziemi. Jesteś Bożym Synem, któryś przyszedł na świat, aby nas zbawić. I to wyznanie Piotra spotkało się najpierw z błogosławieństwem. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I zaraz za tym błogosławieństwem słowa, które wyniosły prostego rybaka z nad Jeziora Galilejskiego do rangi tego, na którego wierze buduje się Kościół. Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I w konsekwencji tego wielkiego wyniesienia i tej niezwykłej funkcji, jaką w Kościele Piotr odtąd ma pełnić, usłyszał Szymon kolejne słowa Chrystusa: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wyniesienie, błogosławieństwo, szczególna odpowiedzialność za Kościół. Ale jeśli Piotr wyznał wtedy bóstwo Chrystusa, a wyznał, to okazało się zaraz, i to bardzo boleśnie, jak ciągle jest jego wiara jeszcze niedojrzała. Jak bardzo ta wiara związana jest z ludzkim tylko sposobem myślenia. Jak mało w niej otwarcia na to, co Bóg chce przez Piotra dokonać. Tuż bowiem po tym wyniesieniu Piotra Chrystus zaczyna mówić o sobie, o tym, co go spotka. Idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy będzie uwięziony, poniżony, zdradzony, wydany w ręce pogan, a oni, Rzymianie, go ukrzyżują.
ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I Piotr zatrzymał się tylko na tej pierwszej części Chrystusowej zapowiedzi, że będzie cierpiał, że umrze haniebną, niezwykle okrutną śmiercią na krzyżu. Jakby nie wziął pod uwagę tego, co miało być zwieńczeniem i zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem, że zmartwychwstanie. Zatrzymał się tylko na tym, co go i słusznie napełniało smutkiem, a nawet przerażeniem. I dlatego wziął Chrystusa na bok i zaczął go upominać, mówiąc: co ty w ogóle mówisz? Przecież to cię nigdy nie spotka. To jest niemożliwe. I usłyszał słowa, które go musiały przerazić. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale tylko co ludzkie. Myślisz ciągle na sposób ludzki, a nie boski. To musiało być wstrząsem dla Piotra i dla apostołów, którzy słyszeli te słowa. I potem wędrówka, która zaczęła się tam, od północy, od źródeł Jordanu, w stronę Jerozolimy, na południe. A po drodze, ta droga trwała, jak podaje ewangelista, 6 dni, znaleźli się u stóp góry Tabor, wspaniale dominującej nad całą Galileą, niedaleko jeziora Tyberiackiego. I tam na tę górę Chrystus wziął właśnie Piotra, ale także Jakuba i jego brata Jana. I tam doszło do przemienienia. Tę tajemnicę obchodziliśmy w liturgii Kościoła 2 dni temu zaledwie, w niedzielę. I Chrystus objawia im swoje bóstwo. A oni słyszą głos Boga Ojca, mówiącego najpierw, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Wyznanie Piotra, że Chrystus jest Bożym Synem, to wyznanie sprzed 6 dni, doznaje nieoczekiwanie najwyższego i najbardziej zasadniczego potwierdzenia ze strony Boga Ojca. Mój Syn umiłowany. I jeszcze jedno. Jego słuchajcie. Jego, który w sposób najbardziej pełny objawia światu to, kim Bóg jest. I przyjmujcie wszystko to, co wam mówi. I uczcie się od Niego, tego boskiego patrzenia na świat i na powołanie człowieka, a nie tego ludzkiego. A potem zeszli z góry Tabor i szli dalej w stronę Jerozolimy. Niekiedy ich droga była taka, że budziła zdziwienie, z jaką mocą, z jaką swoistą gwałtownością Chrystus zmierzał do Jerozolimy, gdzie miały się wypełnić prorockie zapowiedzi. Czytamy w Ewangeliach, że sposób, w jaki szedł Chrystus, nieraz przerażał apostołów. I wtedy raz jeszcze i drugi zapowiadał, co go spotka. Apostołowie już wtedy nie protestowali. Milczeli. Milczeli, próbując zrozumieć, co to znaczy, że zmartwychwstanie. I ostatnia tajemnica światła, wprowadzona do różańca przez świętego Jana Pawła II. Ostatnia wieczerza. Ostatnia wieczerza, która zaczyna się obmyciem nóg. Tak to opisuje święty Jan w swojej Ewangelii. I tutaj najpierw dochodzi do głosu pokora Piotra. Nigdy nie będziesz mi umywał moich nóg. Doskonale wiedział,
co znaczy ten gest, bardzo upokarzający. Nawet słudzy żydowskiego pochodzenia nie czynili tego, by innym umywać nogi. To Żydom powinni czynić słudzy wywodzący się z pogan. A tymczasem ich mistrz i pan zaczyna im nogi obmywać. I ten protest Piotra i ta jego pokora. Ale nie trzeba było wiele czasu. Ciągle jesteśmy w Wieczerniku. Już po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa. Chrystus zaczyna mówić o tym, co go spotka. Wszyscy wy, którzy tu jesteście, zwątpicie we mnie jeszcze tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. I znowu reakcja Piotra. Reakcja, w której przebija jego pewność siebie. Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. I słowa Jezusa, które musiały go znowu wprowadzić w zdumienie. Słowa, z którymi się zapewne wtedy jeszcze nie zgadzał. Nie wyobrażał sobie, żeby coś takiego mogło się stać. Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Ale Piotr nie wierzy. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zresztą mówili pozostali uczniowie. I wiemy, nie modlili się ani Piotr, ani Jakub, ani Jan z Chrystusem w ogrójcu, chociaż o to ich kilka razy prosił. Spali. A kiedy nadeszły kohorty od arcykapłanów, Piotr co prawda porwał za miecz, ale potem razem z innymi uciekł. I jeszcze gorzej, w pałacu Annasza trzykrotnie się go zaparł. I to nie wobec wielkich, tylko wobec kobiety służącej, wobec sług, tak bardzo się bał. I trzeba było spojrzenia Chrystusa w jego stronę. Spojrzenia, które przypomniało mu wszystko. I jego pewność siebie, i jego przechwałki, tak tragicznie skonfrontowane z tym, co ciągle gorąco zapowiadał: nie znam tego człowieka. I jego płacz. Płacz, z którym wyszedł w ciemność nocy. Miał być jednym z pierwszych świadków zmartwychwstania. O tym, że grób jest pusty, apostołów powiadomiła Magdalena. Więc biegli dwaj, Piotr i Jan, do grobu. To opowieść z Ewangelii świętego Jana. Kiedy ten ukochany, najmłodszy, zobaczył zwinięte chusty i płótna, uwierzył. Ale Piotr nie. Dziwił się tylko temu wszystkiemu. Dopiero trzeba było wieczoru tego pierwszego dnia tygodnia, niedzieli zmartwychwstania, trzeba było, żeby Chrystus sam przeszedł przez zamknięte drzwi Wieczernika i ukazał się jako zmartwychwstały, by Piotr zrozumiał, że wypełniły się wszystkie zapowiedzi. Że była męka, było straszliwe cierpienie, była śmierć. Ale Pan naprawdę zmartwychwstał. Co przeżywał wtedy Piotr? Nie wiemy.
ile w nim było osobistego żalu, ile wstydu. Czy miał odwagę spojrzeć Chrystusowi w oczy? Ale wiemy, że kiedy spotkali się znowu w Galilei, tak jak Chrystus chciał, to był trzykrotnie przez Chrystusa pytany, czy kocha. Czy kocha bardziej niż inni? Chrystus pytał go o miłość. I te jego nieporadne odpowiedzi, ty wiesz, że cię kocham. Ty wiesz, że cię miłuję. I odtąd zaczął się czas świadectwa o Chrystusie, które dawał Piotr właśnie poprzez miłość. Miłość wymagającą i wobec siebie, i wobec innych. I to chcę z całą mocą podkreślić także dzisiaj. Bo kiedy był już w Rzymie, w stolicy cesarstwa i doszły do niego wieści o prześladowaniach chrześcijan w Bitynii i Poncie, to są dzisiaj te wybrzeża Turcji nad Morzem Czarnym, to odpowiadał w sposób, wydawałoby się, jakby nie wczuwając się w ich położenie. Takie to wszystko było jednoznacznie, takie swoiście twarde. Jeżeli cierpicie, to nic wielkiego się właściwie nie dzieje. Chrystus też cierpiał. Macie iść Jego drogą. Tak jest los chrześcijanina. Ale wiemy dobrze, że tak mówił i tak wymagał, że był swoistą skałą i punktem odniesienia. Ale kiedy sam został uwięziony i zgodnie z zapowiedzią Chrystusa poprowadzony tam, gdzie nie chciał, na śmierć, w cyrku Nerona, u stóp Watykańskiego Wzgórza. I kiedy miał ponieść śmierć na krzyżu, to wiedział, dla niego to nie jest żadna hańba. On naprawdę dostąpił łaski uczestniczenia w losie Chrystusa aż do końca, aż po krzyż. Ale nie czuł się godny, by umierać jak jego ukochany mistrz, więc prosił katu, by go ukrzyżowano głową na dół. Wydawać by się mogło wszystkim, Piotrowi także. To już koniec. Koniec Kościoła wobec tych okrutnych, bardzo szerokich prześladowań, jakie dotknęły chrześcijan w Rzymie i w jego okolicach. Ale właśnie w tym momencie Piotr, już nie po ludzku myśląc, ale po Bożemu, dawał świadectwo, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Po ludzku wszystko mogło się wydawać katastrofą, a cały wysiłek dotychczasowy, apostolski, bez sensem. Ale jeśli się zawierzy Bogu do końca, to, co po ludzku jest klęską, okazuje się zwycięstwem. Bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Te dwie prawdy możemy przeżywać w sposób szczególny, kiedy jesteśmy w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, tej, którą znamy, zbudowanej w XV, XVI i XVII wieku, na miejscu dawnej z czasów Konstantyna, która już domagała się odnowienia, bo groziła jej ruina. Najpierw sam grób Piotra. Niedaleko bowiem miejsca swojej kaźni został pochowany. Nad jego grobem wzniesiono to dzieło Berniniego, wspaniały baldachim, miejsce jego triumfu poprzez śmierć dla Chrystusa. Jakżeż wymownie brzmią tutaj strofy poematu młodego biskupa, uczestnika pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II w 1962 roku, a więc już tyle lat temu, księdza biskupa Karola Wojtyły, kiedy nawiązując do tego obrazu,
Piotra Skały. Biskup mówi, jesteś skałą. Jesteś tym miejscem, do którego zdążamy, by znaleźć dla siebie, dla swoich nóg trwałe zatrzymanie. I to wyraża ta wspaniała posadzka Bazyliki Świętego Piotra. Tysiące ludzi każdego dnia po tej posadzce stąpają. Ilu z nich wie, że stąpają właśnie na tej skale, którą jest Piotr, bo to fundament i gwarancja, że jesteśmy w świętym, katolickim i apostolskim kościele. I drugi bardzo ważny element Bazyliki Świętego Piotra to jej apsyda, u jej góry, tuż pod wspaniałym obrazem Ducha Świętego. Jest jakby w szkatule z brązu, drewniane krzesło. Te cztery bazyliki w Rzymie, Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej, Pawła za murami i Świętego Piotra na Watykanie są bazylikami patriarchalnymi, jak to się mówi, papieskimi. Te pierwsze trzy, Jan na Lateranie, Matka Boska Większa, Święty Paweł za murami, w swych apsydach mają tron, na którym zasiada papież. Tylko on ma do tego prawo. Ale w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, w apsydzie nie ma papieskiego tronu. Jest tylko ten wyniesiony i umieszczony w tej wielkiej, wspaniałej, brązowej szkatule, również w kształcie tronu. Na znak, że żaden następca Świętego Piotra, uczestnicząc w godności Piotra Skały i podejmując jego urząd, nie jest jednak jak ten pierwszy Piotr. I dlatego ten tron tak wyniesiony w górę. A krzesło, które w nim jest, legenda mówi, to krzesło, na którym siadał święty Piotr, nauczając pierwszych chrześcijan w Rzymie. Piękna legenda. Naukowcy mówią, że to krzesło pochodzi z nieco późniejszego czasu. Ale niezależnie od tego, ile w tym prawdy, jest przejmujący symbol Piotra, skały. Piotra, skały, na którego wierze buduje się Kościół. Kościół Chrystusowy, którego bramy piekielne nie przemogą. Już prawie 2000 lat trwa. Świat się zmieniał. Pojawiały się cesarstwa, królestwa, potęgi totalitarne. Wszystko to przemijało. Choć jakże często te potęgi świata współczesnego jako główny cel swoich zmagań i walk obierały Kościół. Uważając poniekąd słusznie, że nie zdobędą świata, jeśli wpierw nie pokonają Kościół. Ale to jest myślenie tego świata. Myślenie Boże jest inne. Bramy piekielne go nie przemogą, bo nasza wiara budowana jest na wierze Piotra. Widzieliśmy, jaka ona była niekiedy słaba, jaka chwiejna, jaka ludzka. Ale ostatecznie o tej wierze, o jej sile zdecydowały te słowa, które święty Piotr skierował do Chrystusa nad Jeziorem Galilejskim. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.